dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Mówili o tobie kiedyś król lata, mistrzem świata zimą zostałeś, idzie jesień i Dawid Kubacki również się odnajduje na skoczek całoroczny, jeszcze na wiosnę jakieś wyzwanie rzucimy. Na wiosnę? Może nie rzucaj wyzwań na wiosnę, bo jak pójdę Pietra systemem, to wątroby szkota. Chyba, że bo ja podejrzewam, że takie byś wymyślił wyzwanie, no bo co to robić wiosną, jak skakać nie ma gdzie. A co ja robię wiosną, to lepiej nie mówmy. natomiast tak się bałem podczas tego treningu, czy te wafelki gdzieś tam nie przeszkodziły, ale gdzie tam przyszedł ten najważniejszy skok dnia i pokazałeś, że system działa. Trener przed chwilą powiedział, no w końcu to wyszło. No właśnie, to ja bym tak może też do końca nie mówił, że to system działa, tylko wyszło fajnie naprawdę, bo ten skok kwalifikacyjny był, no myślę, że taki, jak bym chciał oddawać je dużo częściej. Pierwszy treningowy był taki okej, chociaż brakowało mu też jeszcze takiej energii, żeby on naprawdę fajnie poszedł. W drugim ta energia miała się pojawić, ale trochę przekombinowałem i... No i wyszło jak wyszło, no ale na kwalifikacje no myślę, że była pełna mobilizacja, pełna koncentracja i poszło to tak jak trzeba po prostu, więc no mimo wszystko ja się z tego dnia cieszę, bo jakby to mi też pokazuje, że kiedy przychodzi ten czas skoku konkursowego, to potrafię się zmobilizować, potrafię utrzymać koncentrację i zrobić to, co do mnie należy. Idzie ekipa, puszczamy, pana po przodem, pozdrawiamy, dobry wieczór. Oni zjedzą wszystko. Dobrze, to ostatnie pytanie w takim razie. Dzisiaj Halvor Egner Granerud bez wyjścia z hotelu wygrał letnie Grand Prix, wygrywając raptem 3 konkursy, no bo Jan Herl tutaj się nie pojawił z przyczyn osobistych. No i teraz, ty wiesz, jak to jest wygrywać ten cykl, co zyskał Norweg, co stracił Austriak, czy to naprawdę nie ma znaczenia? Znaczy myślę, że ma znaczenie, bo to jednak jest, no wygrana to zawsze wygrana, to jest coś przyjemnego i to gdzieś tam podnosi i na duchu i daje taki uśmiech na usta, więc to zawsze jest przyjemna sprawa. No myślę, że tutaj też zależy to zawsze od tego, jak ktoś podchodzi do tych konkursów letnich. Ja staram się do każdego konkursu podchodzić po prostu na 100% i kiedy, ja tak przynajmniej uważam, że kiedy się podchodzi do konkursu na 100% i się go wygrywa, no to ta radość też jest na 100%, nieważne czy to jest lato, zima, czy puchar, czy tam zawody o czapkę gruszek, czy mistrzostwa świata, to ta radość jest i... A myślę, że ta radość jest bardzo ważna w sporcie, żeby dawała nam właśnie siłę do dalszej pracy.